Cześć! Dzisiaj zatestujemy sobie nie jeden, ale aż dwa zestawy z serii Hero Factory. Mianowicie 6282 Stringer oraz 6283 Voltix. Obaj panowie pochodzą z roku 2012, z mojej ulubionej fali Hero Factory, jaką jest Breakout, czy też po polsku Wielka Ucieczka. Fabuła prezentuje się tak. Złoczyńcy uciekli z więzienia w Hero Factory, więc bohaterowie udali się w pogoń za nimi. Stringerowi przypadło złapanie Voltixa. Dlatego właśnie recenzuję ich dwóch w jednym filmie. Zacznijmy od naszego pozytywnego bohatera. Jest on sporo mniejszą figurką od swojego przeciwnika. Uwagę przykuwa tutaj trzymane przez niego działo. Możemy sobie z niego wystrzelić. Wygląda ono naprawdę fajnie, tylko szkoda, że Stinger nie może go złapać dwoma rękami. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element jego wyposażenia. Mianowicie kajdanki. Każdy bohater z fali Breakout takowe posiadał. Kiedy już złapiemy niegodziwca, możemy go w nie zakuć. Niech ma za swoje. Figurka jest utrzymana w kolorystyce czarno-niebieskiej. No i cóż, jak wiele figurek Hero Factory, jest to konstrukcja bardzo prosta. Opiera się po prostu na schemacie tors, nogi, ręce, no i na to pancerz i koniec. Bardzo prosta figurka. W ogóle nawet nie będę komentował tego, jak ona wygląda od tyłu. Naprawdę wystarczyłoby tutaj po prostu dodać jakiś element pancerza i tyle. Jednakże nie możemy za wszystko winić tego kolegi, no bo w końcu wiele zestawów z Hero Factory tak wyglądało. Wiele figurek było bardzo prostych, nie miało żadnych ciekawych rozwiązań, no po prostu takie basicowe figurki CCBS. Na torsie znajduje się oczywiście logo Hero Factory. No i z tymi logami jest pewna ciekawa sprawa, mianowicie na odwrotnej stronie każdego znajdował się kod, którego mogliśmy użyć w grze internetowej. Ale żeby nie było, że tak ciągle tylko narzekam, jest tutaj sporo ciekawych elementów. Przede wszystkim maska wygląda naprawdę fajnie. Te ramienniki bardzo mi się podobają. Również ten transparentno-niebieski tors wygląda bardzo fajnie. Pozowalność figurki jest bardzo duża, no bo w końcu jest to prosta konstrukcja, więc nie ma tam żadnych elementów, które jakoś krępowałyby nam ruch. To było na tyle, jeżeli chodzi o Stingera. Jest to figurka bardzo prosta, aczkolwiek jak już wspomniałem, nie można za to winić tego konkretnego zestawu, no bo bardzo wiele figurek z Hero Factory tak właśnie wyglądało. Na pewno dla dzieci byłaby to fajna zabawka. Ale nie wiem, czy starsi miłośnicy Lego znajdą w tym zestawie coś dla siebie. Na pewno mogliby tutaj znaleźć sporo ciekawych elementów, to na pewno. No i zestaw ten kosztował katalogowo zaledwie 37 zł, więc myślę, że dla elementów można go było w tamtym czasie kupić. No dobra, przejdźmy teraz do Voltixa. Voltix jest utrzymany w kolorystyce fioletowo-czerwono-czarnej. Gdzieniegdzie pojawia się jeszcze szary oraz żółty. Mogłoby się wydawać, że tych kolorów jest trochę za dużo, ale wbrew pozorom wszystko to całkiem nieźle ze sobą współgra. Na jego lewej ręce znajduje się takie oto działo. Bardzo wiele figurek z Hero Factory było w takowe wyposażone. Działa ono tak samo jak to, co widzieliśmy w przypadku Stringera. Zaś na drugiej ręce znajduje się bicz. Jest to element gumowy. Zarówno do tego bicza, jak i do działa podłączone są takie oto niebieskie i czerwone przewody, które zapewne transmitują tam prąd i zasilają te bronie. Podoba mi się wygląd jego głowy. Ta maska co prawda nie jest niczym specjalnym, ponieważ jej kolory pojawiły się jeszcze w dwóch zestawach z Hero Factory. Natomiast bardzo podobają mi się te jakby elektryczne rogi. Może nie do końca rogi, ale no, podoba mi się to. Swoją drogą te tutaj elementy z energią elektryczną bardzo mi się podobają, chociaż nie są jakieś specjalnie rzadkie, bo pojawiły się w sporej ilości zestawów. No i jeszcze tutaj z tyłu widzimy jakieś wyładowania elektryczne. W przeciwieństwie do Stingera, co mnie bardzo cieszy, figurka jest w miarę zabudowana od tyłu, dzięki czemu nie wygląda to tak brzydko. Pozowalność figurki jest, podobnie jak w przypadku Stringera, bardzo duża. Pewną dosyć ciekawą rzeczą jest to, że pomimo, że Voltix jest złoczyńcą, to w zestawie tym znajdujemy logo Hero Factory. Wówczas w każdym zestawie z Hero Factory pojawiało się to logo, nieważne czy był to bohater czy złoczyńca, ponieważ jak już Wam wcześniej pokazywałem, na jego odwrocie znajdziemy kod do gry. Spośród dwóch figurek, które dzisiaj zaprezentowałem, Voltix zdecydowanie jest ciekawszy. Wciąż jest to dosyć prosta figurka, aczkolwiek tutaj projektanci nie byli aż tak leniwi jak w przypadku Stringera. Widać tutaj ciekawy pomysł oraz całkiem dobre wykonanie. Bardzo podoba mi się taka ogólna prezencja tej postaci. Te wszystkie wyładowania elektryczne, te kabelki, ten bicz dają taki naprawdę fajny efekt. No i zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie jest to zestaw dla mnie bardzo nostalgiczny, ponieważ jest to mój pierwszy zestaw z Hero Factory. Pomimo, że wcześniej trochę zjechałem Stringera, to myślę, że jeśli ktoś w tamtym czasie miał Voltixa, to warto było już dokupić tego Stringera, ponieważ po pierwsze fajnie jest sobie tych dwóch koło siebie na półce postawić, albo rozegrać między nimi jakąś walkę. No i po drugie, no właśnie, z tych dwóch figurek mogliśmy sobie zbudować combo model. I my jak najbardziej to zrobimy i przyjrzymy mu się. Tak prezentuje się nasz combo model po zbudowaniu. Tyle elementów mi zostało, szczerze mówiąc całkiem niedużo. Kolorystyka jest dosyć nieuporządkowana,
No ale nie będziemy się tego czepiać, bo w końcu jest to model składający się z dwóch zestawów, więc ciężko by to było jakąś uporządkowaną kolorystykę. Cała konstrukcja figurki opiera się na tym, że do jej pleców przymocowany jest taki jakby ogromny plecak, że tak to nazwę, z którego odchodzi dodatkowa para ramion. Wiadomo, cztery ręce zawsze dodają plus 10 do fajności. Bardzo fajny efekt dają te elementy z wyładowaniami elektrycznymi na plecach. Znajduje się tutaj również działo i kiedy z niego strzela, to chyba musi uważać, żeby nie trafić sobie w głowę. Elementy tych wyładowań elektrycznych zostały tutaj użyte jako bronie i osiągnięto tutaj pewien bardzo fajny efekt, mianowicie w górnej części pięści umieszczono te elementy, z kolei od dolnej odchodzi ten kabelek i daje to bardzo fajny efekt, bo wygląda to jakby te bronie były zasilane za pomocą jakiejś energii, która odchodzi gdzieś tutaj z tego plecaka, prawdopodobnie tam znajduje się jakiś zbiornik, no i ten kabelek transportuje ją do tej broni i wygląda to po prostu bardzo fajnie. Z kolei na tej ręce znajduje się bicz, no i cóż, generalnie nie jestem fanem wykorzystania tutaj głowy, bo wygląda to tak trochę dziwnie. Nie mam też pojęcia, co to niby ma być, jakiś technikowy element i nie wiem, może jakieś działko, ale wygląda to tak dosyć śmiesznie. Nie jestem również fanem broni, która znajduje się na tej ręce, no bo okej, jest tutaj jakiś kabelek, który przewodzi zapewne energię, no i jest ona zakończona drugim takim kabelkiem, no i co, on ma... To jest taki jakby bicz, on ma tym atakować, o tak? No, jest, wydaje mi się to takie trochę na siłę. Jako głowa została tutaj wykorzystana maska Voltixa, z tym, że pod nią, zamiast głowy, która była wykorzystana przy oryginalnej figurce Voltixa, znajduje się ta, którą widzieliśmy pod maską Stringera. No i przechodzimy do chyba najsłabszej części tej figurki, mianowicie do nóg, a konkretniej do tej ich części, która jest kompletnie nieosłonięta żadnym pancerzem. A to dlatego, że cały ten plecak, oprócz tego, że jest zamontowany za pomocą technikowych pinów na torsie, jest jeszcze za pomocą łączeń kulkowych przymocowany do nóg, bo inaczej on by nam po prostu tą figurkę przeważał. No i przez to na te elementy nie możemy nałożyć żadnego pancerza. I wygląda to, no, strasznie brzydko. Pozwalność jest tutaj taka sobie, ponieważ ten plecak, pomimo że nie przeważa za bardzo figurki, to dość mocno ogranicza jej ruchomość. Przy ocenie tej figurki trzeba oczywiście pamiętać, że należy ją oceniać w kategorii model combo, więc jak każdy kombajner jest to konstrukcja dość nieuporządkowana, kolorystyka jest nieco pstokata, ale mimo wszystko uważam, że jest to całkiem fajna figurka, oczywiście jak na kombajnera. Chociaż muszę przyznać, że jest tutaj kilka większych wad, które zresztą wypunktowałem, no z tymi nieosłoniętymi nogami na czele. Również to, że pozowalność tej figurki jest taka sobie, ale mimo wszystko uważam, że jest to całkiem przyjemny kombajner. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję. Trzymajcie się. Cześć.